Film, w którym pokazałem wam Slendermana odnalezionego w bajkach dla dzieci, spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem, za co bardzo dziękuję. W dzisiejszym odcinku zobaczycie Slendermana odnalezionego w popularnych grach. Zapraszam do oglądania. W drugiej części gry pod tytułem Runner na jednej z map mogliśmy natrafić na Slendermana. Jedyne co Slenderman robił, to przyglądał się nam w bezruchu. Niestety nie mogliśmy wejść z nim w interakcję. Metro Last Light swoim niegościnnym klimatem robi piorunujące wrażenie. Na powierzchni możemy natrafić na kilka billboardów. Na jednym z nich znajduje się wysoka postać w garniturze. Jest to nawiązanie do naszego bohatera odcinka. Grając w Watch Dogs najbardziej zapamiętałem dwie rzeczy. Pierwsza to model hakowania, a druga to rysunki na ścianach rozrzucone po całym mieście. Widnieje na nich mężczyzna bez twarzy. W całym mieście mogliśmy natrafić na kilka takich rysunków. Według mnie jest to świetne nawiązanie. Goat Simulator zasłynął ze swojej kolosalnej ilości gliczy. Gdy udamy się do pewnego miejsca w lesie, natrafimy na Slendermana, z którym możemy wejść w interakcję. Gra posiada również szereg innych nawiązań, ale to jest dla mnie najlepsze. Napiszcie w komentarzach na dole, jakie jest wasze ulubione nawiązanie z Goat Simulator. No i to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jesteś tutaj nowy, oraz obejrzyj moje poprzednie filmy i wyczekuj następnych. Trzymajcie się, cześć!